Polsat Hit Festival w Sopocie zakończył wielki koncert muzyki Zbigniewa Wodeckiego, podczas którego nowe i starsze gwiazdy zaprezentowały swoje interpretacje utworów legendarnego wokalisty. Jednak nie wszystkim te występy przypadły do gustu. Pod koniec maja 2024 roku Sopot został stolicą polskiej muzyki, kiedy to Polsat zorganizował swoją imprezę Hit Festival. Podczas kilkudniowego wydarzenia na scenie pojawiły się dziesiątki artystów, zaś zwieńczeniem koncertów była inicjatywa Wodecki Twist. W jej ramach wokaliści i muzycy podjęli się własnych interpretacji wielkich przebojów zmarłego Zbigniewa Wodeckiego. Podoszewski o krytyce koncertu Wodecki Twist. W sieci po imprezie można było zauważyć sporo komentarzy zawiedzionych widzów, którym nie spodobało się to, co widzieli i słyszeli podczas Polsat Hit Festival. Niektórzy mówili nawet, że Wodecki Twist to profanacja twórczości artysty. Na takie mocne zarzuty odpowiedział w rozmowie z reporterką Jastrząb Post Piotr Odoszewski, który na scenie wykonał utwór Kochaj Mnie. Uważam, że ze strony muzycznej my zrobiliśmy super robotę, bo ten projekt spotyka się z super aprobatą na innych imprezach, to nie jest tak, że to był debiut sceniczny. Gramy to drugi sezon, więc wydaje mi się, że to po prostu nie było to audytorium, oczekiwali czegoś innego i mieli do tego prawo. Jak płacisz za bilet, to masz jakieś oczekiwania. My może ich nie spełniliśmy, ale to nie jest nasza wina, to jest niczyja wina. Podoszewski dodał, że w gruncie rzeczy to jest zadowolony z tego, że mogli pokazać ten projekt szerokiej mainstreamowej widowni. To jest super rzecz, że tak ambitny projekt mógł dotrzeć do tak ambitnej stacji. Te numery faktycznie są inne, a poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, bo każdy porównuje to do Zbigniewa Wodeckiego. Chociaż ja uważam, że o to chodzi w kofrach. Musimy pokazywać coś innego, bo po co odgrzewać kotlet, śpiewać w taki sam sposób linię melodyczną, albo brać podkład z internetu? To już było, to jest nudne. Ludzie oczekują emocji. I my te emocje im daliśmy, to jest fajne. To był najlepiej oglądany występ. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia, nikt z naszego składu tak samo, reakcja Odoszewskiego na krytyczne komentarze. Wodecki Twist, jak zareagował na nieprzychylne komentarze? Ja się bardzo mocno z tego śmiałem. To jest dla mnie bardzo nowa materia. Nie widziałem na widowni osób, które by się źle bawiły. Pod koniec koncertu każdy sobie gratulował na scenie. Proszono nas o bis. Nie oglądałem tego występu w TV, może to też jest kwestia realizacji, ale odbiór na ekranie mógł być inny niż na żywo. Ja otaczam się ludźmi, którzy są z natury mili. I byłem w szoku, że osoby są zdolne do takich komentarzy. Jak widzę panią Halinę, lat 63, z krzyżem i Jezusem na profilowym, a mówi takie rzeczy, że byłoby ciężko dostać rozgrzeszenie w konfesjonale, to byłem w szoku.